Cześć moi drodzy, dzisiaj zupełnie inny film, coś czego już bardzo dawno nie było. Ostatni raz pokazywałam Wam ubrania na sobie chyba w filmie z jakimś tam zamówieniem z Wasyla, no a tym razem pokażę Wam sukienki, bo niedawno odezwała się do mnie pani ze sklepu Grace Karin i oni mają swój sklep internetowy, ale oczywiście nie jestem pewna, wydaje mi się, że możliwe, że też mają swoje ubrania na AliExpress, ale tutaj już pewności nie mam. Na pewno mają swój sklep internetowy, no i to jest w ogóle chińska strona, ale pomyślałam, że spróbuję, co mi szkodzi, zgodzę się tam, niech mi przyślą co chcą i zobaczymy w ogóle jak to wygląda, no bo wiecie, no tak naprawdę nie wiadomo czego się można spodziewać. Wszystko okaże się dopiero jak te paczki z tych Chin się otworzy. No i powiem Wam, że raczej zbyt wiele po tym się nie spodziewałam, ale muszę przyznać, że jestem zaskoczona i zaraz Wam pokażę. Mam tutaj 4 sukieneczki. Może akurat komuś z Was się one spodobają, może akurat teraz na ten sezon weselny, na wiosnę, na lato Wam się przydadzą jakieś propozycje, może akurat coś Wam się bardzo spodoba, albo szukałyście czegoś podobnego, to Wam tutaj wszystko pokażę. I jeszcze miałam powiedzieć, wiem, w opisie będą też kody zniżkowe na te sukienki, więc gdybyście mieli ochotę sobie coś właśnie zamówić z tych kodów na te konkretne modele, to właśnie w opisie będą kody podane. No, ale to w sumie jakby nie o to chodzi w tym filmie. Chcę Wam po prostu pokazać te 4 sukienki na sobie. Dajcie mi też oczywiście znać w komentarzach, która Wam się najbardziej spodobała. I już mam na sobie pierwszą. Powiem Wam, że troszkę tutaj nie mogę sobie poradzić, bo nie wiem, te ramionczka jakoś mi się tak... Ona jest w ogóle bardzo ładna, ta góra, tylko że ja sama nie jestem pewna, w którym miejscu to ramionczko powinno być. Nie, chyba troszkę wyżej. No... Gdyby ktoś już chciał pytać, to ja pod takie sukienki nie zakładam stanika. Jak mam właśnie odsłonięte ramiona, czy odsłonięte plecy, gdzieś głęboki dekolt na plecach, to wtedy nie zakładam staników, bo one są i tak na tyle opięte tutaj w biuście, że no dobrze go trzymają, tak? On nie jest taki jakiś gdzieś tam zwisający, czy nie rozłazi się, tylko właśnie jak sobie spoko go tutaj dobrze ułożymy w tej sukience, to on dobrze się prezentuje, więc... Po prostu nie zakładam tutaj staników. Gdyby ktoś miał właśnie takie pytanie, jaki stanik, to u mnie żaden. Wszystkie sukienki, jakie Wam dzisiaj pokażę, będą w rozmiarze S i to tyle. Dobra, tak wygląda góra, widzicie. Rękawki klasyczne, takie malutkie. Tutaj jest taka gumeczka, żeby nam się to, wiecie, tu rozciągało. Zobaczcie, tego dosyć dużo jeszcze jest miejsca, także myślę, że spokojnie, jak ktoś jest szerszy tutaj, to też się zmieści. Kurde, ta góra jest naprawdę ładna, tylko mówię Wam, normalnie jak tak stoję, to nie mogę sobie sama ułożyć jej tak ładnie. Musiałby mi ktoś to zrobić. No ale dobrze, w każdym razie tak się to prezentuje. Tutaj pewnie by pięknie wyglądała jakaś taka, wiecie, kolia, jakiś taki piękny diamentowy naszyjnik. Pięknie by to wyglądało. No ale góra prezentuje się w ten sposób i tutaj ona przylega, jak widzicie. Jest to komfortowe, bo muszę przyznać, że to nie jest takie opięte ta eska, nie jest na mnie taka, że ja się duszę, tylko tak wiecie, w sam raz, akurat żeby jeszcze coś tam pojeść na weselu na przykład, także uważam, że naprawdę spoko jest ta góra. Materiał powiem Wam, że jest dosyć gruby i ja się na tym za bardzo nie znam, ale dawałam mojej sukience też, mojej mamie tę sukienkę, wszystkie te sukienki do obejrzenia i mama była zaskoczona, ja też powiem Wam szczerze, spodziewałam się, że to będzie taka szmatka trochę, ale ten materiał jest naprawdę porządny, jest taki rozciągliwy wszędzie, tutaj też jest taki elastyczny, że się rozciąga, więc też pewnie panie z większym biustem ode mnie spokojnie się zmieszczą do tej eski, na przykład jeżeli jesteście ogólnie szczupłe, ale macie większy biust niż ja na przykład, to myślę, że też spokojnie, bez problemu tutaj wejdziecie w tą sukienkę. No i tak to wygląda. Moim zdaniem bardzo ładnie ta góra, taka wiecie, dostojna jak księżniczka. Oddalę się teraz od Was i pokażę Wam dół. No i właśnie tak prezentuje się ta sukieneczka. Jak widzicie, dół rozszerza się tak... w kształt litery A, coś takiego. W sukieneczka na dole ta spódnica jest tak ładnie pofalowana i uważam, że naprawdę bardzo ładnie się układa. No i rozszerza się mniej więcej tak od talii w dół, dzięki czemu nie widać tam nam jakiegoś małego brzuszka. Możemy sobie spokojnie trochę ukryć to, no, czego nie chcemy za bardzo pokazywać. No i tak jak Wam wspominałam, też jak się najemy, to spokojnie wszystko nam się tutaj schowa, ukryje i nie będzie widać. Także naprawdę pięknie się to prezentuje i
tak jak Wam wspominałam, ten materiał jest dosyć taki konkretny, więc trzeba dokładnie wyprasować sobie tą sukieneczkę, bo jednak troszkę się gniecie, ale poza tym jakby pięknie się układa ten materiał, tak jak Wam mówiłam, to nie jest taka lekka tkanina albo jakaś taka bardzo, wiecie, słabej jakości, tylko rzeczywiście jest ten materiał taki dosyć ciężki, wiecie, nie jest w nim gorąco, ale jakby on taki jest konkretny, bardzo ładnie się układa i uważam, że no, z tego co widzę, to z kodem ona będzie kosztowała 16 zł, 16 dolarów, także według mnie naprawdę bardzo dobra cena. Uważam, że jak na taką cenę, jak w ogóle na to, że to jest chińska strona, chiński sklep, to uważam, że naprawdę bardzo dobrej jakości jest ta sukienka. Tutaj można sobie też dołożyć paseczek, jeżeli byśmy chcieli jakoś tak urozmaicić tą kreację, tą naszą stylizację i uważam, że to naprawdę może się bardzo dobrze prezentować. Sama też na pewno się zastanowię, mam w tym roku jeszcze dwa wesela, więc na pewno też się zastanowię, czy na któreś jej nie wykorzystać, bo uważam, że prezentuje się naprawdę bardzo ładnie. No i oczywiście buty też można założyć czarne, jeśli bardziej by Wam pasowały, czy nie wiem, jakiś szalony kolor akurat, na który byście miały ochotę, ale ogólnie uważam, że bardzo ładnie wygląda. Jak myślicie? Dajcie znać koniecznie. Mam już na sobie drugą sukienkę. Pomyślałam, że będę zakładała tak. Mam dwie takie bardziej właśnie luźne sukienki i dwie bardziej obcisłe, więc pomyślałam, że będę zakładała je na zmianę. I teraz założyłam właśnie obcisłą, czarną sukienkę, która jak widzicie jedno ramię ma zupełnie odkryte. Drugie poniekąd też, tylko że tutaj mamy taką falbankę, która je zakrywa. Sukieneczkę zapina się na szyi z tyłu, na dwa guziczki. Jest tam też taka łyska wolna, w której prześwitują nam plecy. No i sukienka ogólnie jest z jakiegoś sztucznego materiału. Nie mam pojęcia, co to jest. Poczekajcie, bo mam tu metkę. Jest tutaj napisane, że jest to 95% poliestru i 5% spandeksu. Sztuczna mocno. Materiał, no wiecie, jak to sztuczny materiał. No może nie jest jakiś super przepuszczający powietrze, ale czy ja wiem, czy jest taka, czy jest w niej jakoś gorąco, duszno i nie wiem, czy się poce. Nie, wydaje mi się, że wiecie, ona jest tak mocno tutaj poodkrywana wszędzie, że nie. Wiem, że to trochę nie najlepiej tu wygląda, ale kurczę, powiem Wam, że nie mogłam tego jakoś dobrze wyprasować. Co przewróciłam na jedną stronę i prasowałam w jednym miejscu, to druga się gniotła i tak to, no wiem, że się nie prezentuje za dobrze. Ale myślę, że da się to ogarnąć, żeby było naprawdę ładnie. No i tak, cała sukienka jest przylegająca. U mnie akurat jest tak do kolana, delikatnie może za kolano. Wszędzie przylega i uważam, że naprawdę jest super. No oczywiście trzeba mieć super płaski brzuch do niej. Ja ostatnio niestety nie mam, ale dobra, Boże, przecież nie każdy musi być idealny, więc musicie mi to wybaczyć. No i tyle. Tak to wygląda. Sukienka z tym kodem, który tam Wam zostawię w opisie, będzie kosztowała 13 dolarów. I powiem Wam szczerze, że jeśli tylko komuś się spodoba tak jak mi i sobie to wyprasujecie, to uważam, że warto ją zamówić. 13 dolarów to jest ile? Niecałe 50 zł, nawet poniżej 50 zł i uważam, że jak za tą cenę, to spoko. Pokażę Wam się teraz w całości. Jeszcze mi się teraz przypomniało, jeszcze zanim się tylko odsunę, że w tamtej sukience wiem, że było mi widać metkę, wybaczcie, po prostu zapomniałam odciąć. No, to idę Wam się pokazać z większej odległości. Nie wiem, ile z tych moich densów tutaj wkleję, ale muszę przyznać, że bardzo wygodna sukienka i ta długość jest genialna ze względu na to, że jest tak do kolana, delikatnie za kolano, zależy jak wysokie jesteście. Mi akurat tak no prawie, no delikatnie zakrywa kolano i dzięki temu właśnie, jeśli mogliście to zobaczyć, tak się fajnie, jest takiej dobrej długości, że jak się tańczy, to podciąga się, przez to, że jest oczywiście opięta, ale na tyle, że no wiecie, nawet nie jest do połowy nam uda, także nawet jeśli Wam się podciągnie, to nic nam nie wystaje, niczego, nic nie, wiecie, nie widać, czego nie powinno. Także uważam, że naprawdę super sukienka, bardzo mi się podoba, tylko będę musiała jeszcze trochę popracować nad tym, nie wiem, chyba więcej cierpliwości mi tutaj potrzeba. No ale ogólnie uważam, że jak za 13 dolarów to naprawdę spoko kiecka. Jakbym w sklepie zobaczyła taką sukienkę za te 40 zł, 40 parę, to bym ją kupiła, serio, podoba mi się. Także spoko, ta też jest fajna, tyle tylko, że ten materiał jest, tak jak Wam mówię, no sztuczny ze składu, sztuczny
w dotyku, ale czy ja się czuję w nim jakoś super zagotowana, czy mi jest bardzo gorąco? Chyba nie. No, także to tyle. Gdyby ktoś pytał o buty, to te poprzednie czerwone są z Dizzy, ale chyba już ich nie ma, bo je kupiłam kilka lat temu, ze 3, także raczej ich nie będzie. A te zielone, które mam teraz na sobie, są z René i też nie jestem pewna, czy jeszcze będą dostępne, ale musicie sobie po prostu wpisać zielone szpilki, to pewnie takie podobne Wam wyskoczą. Nie mam pojęcia, czy są jeszcze. Dobra, zakładam trzecią sukienkę. Założyłam już kolejną sukienkę, trzecią. Tutaj już widzicie, że to jest taka sukieneczka, która no, ma tak zabudowaną górę, że spokojnie można założyć do niej normalny stanik, także tutaj już nie ma problemu. No jeżeli chodzi o materiał, to też jest bardzo konkretny. Toż nawet nie mówię o tym, czy to jest sztuczne, nie o to mi chodzi, tylko po prostu to jest taki grubszy materiał, porządny naprawdę, więc spokojnie... Nie spodziewajcie się, że to przyjdzie naprawdę jakaś taka leciutka szmatka, tak jak przy tej pierwszej, że to jest taka bawełenka taka, wiecie, no, że się zaraz rozciągnie, gdzieś tam zaciągnie, czy nie wiem, coś się z nią stanie złego. To jest naprawdę taki gruby, porządny materiał, więc spoko. Jeśli chodzi o skład, to tutaj jest napisane, że jest to 50% bawełny i 5% spandeksu znowu. No i taki to jest kolor, taki bardziej już bordowy. I powiem Wam, że jak tą sukienkę sobie wybierałam, to muszę przyznać, że ta mi się wydaje poza tym dołem, bo dół myślałam, że będzie troszkę spokojniejszy, ale ta góra jest, widzicie, taka bardzo ładna i taka elegancka, że nawet, nie wiem, no na obiad jakiś taki bardzo uroczysty, nie wiem, gdzieś w niedzielę do jakiejś rodziny, czy no nie wiem, jakieś takie... Może nie jakieś wielkie wesele i tak dalej, ale nawet na co dzień czasem wydaje mi się, że mogłaby być okej. Okay, bo jest taka, ta góra, ta partka bardzo prosta, taka elegancka i wydaje mi się, że to naprawdę dobrze wygląda. Też trzeba ją prasować i dół, no nie wiem, czy jest wycięty z koła całkiem, nie wiem, czy to już jest całe koło, ja się nie znam tak za bardzo. Ale ta spódnica jest duża i dużo jest też prasowania. Ale kolor, widzicie, materiał naprawdę jest super. Jeszcze tylko jest do tego dołączony paseczek, więc sobie go teraz szybko założę. Że już miałam w ogóle Wam powiedzieć, że jestem najgorszą taką, jak to się mówi, te dziewczyny takie, co pokazują same ciuchy, no wiecie, jakieś tam modowe influencerki, czy tam jakieś blogerki, no to już miałam powiedzieć, że jestem po prostu najgorsza w takich sprawach, bo myślałam, że zgubiłam ten pasek, ale znalazłam go, także zakładam. To jest taki cieniutki paseczek, on jest taki jakby nie zamszowy, no taki welurowy, coś takiego. No i zobaczmy. Dobra, teraz zauważyłam, że tutaj w tej sukience są takie malusieńkie szlufki. Nie wiem, czy to będziecie widzieć z tej odległości. Zbliżę się może. Zobaczcie, to nawet ciężko jakąś tam konkretną szlufką nazwać. To jest taka bardziej po prostu grubsza nić. Może tutaj są chyba ze 2 czy 3 nitki splecione, więc to jest takie cieniutkie, ale spoko, to nie jest, nie oceniam tego źle, bo tutaj nie jest potrzebna jakaś gruba, duża szlufka i też myślę, że nie wyglądałaby zbyt ładnie, więc uważam, że całkiem spoko, że jest tak to rozwiązane. No i tak to wygląda, jeśli chodzi o zestawienie z paskiem, widzicie? No i uważam, że taka bardzo elegancka jest ta sukienka. Ona by się naprawdę nadawała na wiele takich eleganckich, nawet codziennych okazji. Nie mówię już tutaj o weselu, ale tak jak Wam mówiłam, na takie nawet jakieś obiady czy coś. Tyle tylko, że tutaj dół... Zobaczcie. No to jest chyba koło, co? Z koła wycięty. Założę buty i pokażę Wam się w całości. Pada deszcz, mam nadzieję, że nie będzie tego za bardzo słychać, ale jeżeli chodzi o tą sukienkę, to jak widzicie, dół jest wycięty z koła, spódnicy jest dużo, bardzo ładnie się kręci i w tańcu będzie na pewno wyglądała świetnie. Jest bardzo wygodna, jak widzicie, zaczyna się we wcięciu w talii rozszerzać, więc bez problemu na pewno schowamy sobie brzuch i wszystkie rolady i rosoły, które zjemy tego wieczoru na jakimś weselu albo oczywiście jakiejkolwiek innej imprezie, więc uważam, że super. Sukienka bardzo wygodna i tak jak już Wam wspominałam, według mnie materiał jest naprawdę bardzo dobrej jakości. No wiadomo, że to, nie wiem, nie jest sukienka za 500 zł, ale jak patrząc na to, że to jest sukienka z chińskiego sklepu i kosztuje, już Wam powiem ile, $15 będzie kosztowała z tą zniżką, także uważam, że to jest naprawdę dobra cena i do wyboru tam jest kilka różnych kolorów, więc uważam, że naprawdę spoko sukieneczka, bardzo ładna i myślę, że taka na wiele okazji, nie tylko na jakieś wesela, także spoko. Idę po ostatnią sukienkę.
Ja tutaj z Wami pitu pitu o sukieneczkach na wesela. A jak możecie zobaczyć, u mnie za oknem tragedia, jakiś po prostu armagedon. Woda leje się z każdej strony. Tutaj też widzicie, mój storczyk jakby umiera. Nie, tak naprawdę to po prostu przekwita. No ale w każdym razie, jak widzicie, pogoda no iście weselna. Tylko imprezy robić. Także no. Ale wracajmy do sukieneczek, humorek nam się poprawi, może pogoda też będzie na tyle łaskawa i się poprawi. I przychodzę już do Was z ostatnią sukienką. Jak widzicie, ta ma taki kolor, jest żółta. Materiał znowu mam bardzo podobny jak w tej czarnej. Tutaj też jest 95% poliestru i 5% spandeksu, więc materiał bardzo podobny, ale powiem Wam, że przy czarnej nie zauważyłam tego, co zauważyłam przy tej, czyli tutaj mamy... Nie wiem, może to przez kolor, albo no może po prostu ten materiał jest troszkę cieńszy, ale niestety tutaj sukienka troszkę prześwituje. I przed chwilą miałam na sobie ciemną bieliznę i musiałam zmienić, bo no było wszystko, było widać, także no niestety. Tutaj też stanika na razie nie mam, ale no muszę przyznać, że tutaj ta sukienka ma już taki cieńszy materiał. Troszeczkę mi się wydaje, że jest cieńszy i też nie opina mi tutaj tak biustu dobrze. Dobrze, że jest tutaj ta, wiecie, firaneczka taka. No bo to już nie wygląda tak idealnie, jakbym chciała. Więc no całe szczęście, że jest ona tak skonstruowana, że mamy tutaj coś takiego. I uważam, że to wygląda naprawdę przepięknie. I jest to zupełnie coś takiego innego, czego no za często się nie widuje. Widzicie? Z tyłu... Jest tam takie rozcięcie na plecach i tak się to prezentuje, tak to wygląda i uważam, że jest to naprawdę bardzo ładna sukienka, tyle tylko, że naprawdę mogłaby mieć odrobinę grubszy ten materiał. No i gdyby była odrobinkę grubsza, to byłaby naprawdę świetna, uważam, że i ten materiał tutaj by lepiej wyglądał. No i ogólnie całość też by lepiej leżała, bo ten materiał, tak jak Wam mówię, jest taki cieniutki. No i no wydaje mi się, że nie do końca we wszystkich miejscach leży tak, jakbym chciała. Pokażę Wam się teraz z większej odległości i sami zobaczycie. No, znowu się natańczyłam, także prawie wesele sobie tu urządziłam, tylko że zmieniam sukienki kilka razy. No, ale co do sukienki. Jak widzieliście, długość ma bardzo podobną do tej czarnej, ale no i podciąga się w ten sam sposób, także potańczyłam tutaj trochę, żeby to sprawdzić i rzeczywiście podciąga się, ale tylko delikatnie nad kolano i mimo, że tańczę twista, to wiecie, to się nie podciąga już wyżej, także pupy nam widać nie będzie. No co do tutaj tej góry, no to niestety w tym miejscu, tu pod tą zasłoneczką naszą, tak jak Wam mówię, zresztą cała ta sukienka jest troszkę cieńsza, z troszkę cieńszego materiału i jednak po pierwsze to delikatnie prześwituje, po drugie tutaj już nie jest na tyle opięta, więc tak dobrze biustu nie trzyma, więc na przykład jeśli będziecie podnosić ręce, to tutaj wszystko widać i jeśli na przykład, nie wiem, no macie jakiś problem, kompleksy czy coś, to lepiej naprawdę założyć stanik, bo tutaj już wszystko widać, jak podniesiemy tylko ręce, widzicie do góry, no to widać wszystko, także lepiej się jakoś zabezpieczyć. No i ogólnie uważam, że jest spoko nawet. Powiem Wam, że no nie powiedziałam. Już mnie tutaj kamera ucisza, więc kończę. Tylko wiecie, ostatnie zdanie. Moim zdaniem ta sukienka nie jest tragiczna, ale bo bardzo mi się podobała na zdjęciach, ale no niestety tutaj materiał już jest troszkę cieńszy i no niestety... No nie do końca. I ta sukienka z tym kuponem, który zostawię Wam w linku w opisie, będzie kosztowała $13, czyli tyle samo co ta czarna, więc ja bym się chyba jednak zdecydowała na tamtą. Chociaż ta bardzo mi się podoba, więc może w jakimś innym kolorze lepiej by się sprawdziła. Nie wiem, możliwe, że jakby była ciemniejsza, to by tak nie prześwitywała. Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Możliwe. No w każdym razie uważam, że jest naprawdę ładna. Ogólnie cały ten krój mi się bardzo podoba. No tyle tylko, że mówię, jest troszeczkę ten materiał zbyt delikatny, zbyt cienki. No i to tyle. Dajcie znać, jak taki film Wam się spodobał. Nie mówię, że będę to robiła częściej, albo jeśli Wam się spodoba, to będę robiła takie filmy. No bo ja rzadko kupuję tak naprawdę ubrania. Ja nie... Nie jestem jakąś taką, wiecie, modowym freakiem, jakoś nie kręci mnie to za bardzo, ja jakoś się nad ubraniami, nad swoimi stylizacjami nie skupiam, także no, rzadko robię zakupy, ale jeżeli byście chcieli, to w przyszłości, gdybym kiedykolwiek miała jakieś zakupy, albo gdyby znowu jakaś taka strona się do mnie odezwała, to mogę Wam
pokazać też na sobie, gdybyście chcieli. I co do tych kuponów, tego wszystkiego, nie przejmujcie się, to nie jest żadna współpraca sponsorowana, także nie musicie się martwić, że chcę was przekupić, jakoś przekonać, że te sukienki są wspaniałe. Naprawdę ja nic z tego nie mam, więc nie musicie się martwić. Oczywiście poza sukienkami nic nie mam, więc nie martwcie się, jeżeli któraś sukienka tutaj wam się spodobała, a ja powiedziałam, że jest spoko, to naprawdę jest spoko, rzeczywiście nie musicie się martwić, że was naciągam. Uważam, że 3 poprzednie sukienki zdecydowanie warto kupić za te pieniążki, które tam będą, wiecie, po tym kodzie zniżkowym. No ta też mi się bardzo podoba, ale tak jak wam mówię, no może gdyby była ciemniejsza, albo gdyby miała troszeczkę grubszy materiał, to wtedy też fajna. No, także ogólnie to tyle. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Zostawcie kciuka do góry, jeżeli film wam się spodobał i koniecznie napiszcie w komentarzach, która sukienka spodobała wam się najbardziej i czy w ogóle podobają wam się takie filmy. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Buziaki! Pa!